Sora i Jack w sumie mają wiele ze sobą wspólnego. U Sory również jego pierwszą i jedyną miłością było morze. No bo wiecie, można przetłumaczyć imię Kairi na morze, ocean, wszystko co ma do czynienia z wodą. Witajcie z powrotem przy Kingdom Hearts 3. Jesteśmy w drodze do finału Piratów z Karaibów. Gdzież to odbędzie się wielka bitwa piratów przeciwko Beckettowi i Davy'emu Jonesowi. Brzmi to dziwnie, jako że Davy Jones sam jest piratem, ale no wiecie jak jest. Zdrajca, parszywy. Tylko w którym kierunku? Tu nie, tu. Tu, w tym kierunku, tam gdzie jest horyzont. No to lecimy na horyzont, moi drodzy. Panie Gibbs, proszę o przyniesienie mojego kapelusza. Płyniem! I trzymajcie się, bo będzie od razu grubo. Guys, are you okay? Sora, you're a welcome sight. We've all been quite worried about you. Huh? Isn't that... Sora? Where's Jack? And Tia Dalma? I'm afraid you've missed a few things while you've been gone. Jack. He's been taken by Cutler Beckett. Yes. And Beckett commands Davy Jones and the Flying Dutchman. Oh. Barbossa thought we could defeat them if we released Calypso, the goddess of the sea, who was really Tia Dalma, bound in human form. But it didn't work. Aye. A fickle goddess, Calypso be. So what now? Nothing. Our final hope has failed us. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for be yours. So, Tia Dalma was Calypso. She's the one who was helping us. And you know what? I think that she might just be able to help us again. You can't give up now. We can all fight. Together. The sea belongs to everyone. Hmm? I said that. Don't copy my expressions! Huh? You did? Sometimes it just goes in one ear and right out the other. Wait, really? Yes! It's not over. There's still hope for us. You will listen to me. Listen! The Brethren will still be looking here to us, to the Black Pearl to lead. And they will see free men and freedom! Our enemy will see the flash of our cannons and hear the ring of our swords, and they will see the courage of our hearts as we succeed and they fail. Gentlemen, hoist the colors! Hoist the colors! Hoist the colors!
I knew it was you! So that's the Flying Dutchman. The chest Jack told you about has the heart of Davy Jones in it. There's no way it's the chest that you're looking for. No one knows what's in the chest we're looking for. If it's a black box, then we are to collect it. Simple as that. You don't know what's in it? Then why do you need it? How will you know you found it? Got me. Regrettably, the higher-ups haven't deigned to tell us. But they did say the box contains hope. Huh? That's all you'll get from me. It's far too chaotic to find the box like this. Perhaps I'll remove that ship from the picture. They're looking for hope? Will and the others need us. Yeah, I know. Czyli w czarnej skrzyni jest nadzieja i wyżej postawieni członkowie organizacji nie chcą powiedzieć, co dokładnie. Tylko ciekawe, kto jest tym wysoko postawionym, albo ci wysoko postawieni w organizacji, którzy o tym mówią? Xemnas? Czy sam Xehanort, czy jak? To jest dobre pytanie, ale w każdym razie, oczywiście, że w wielkim finale będziemy mieli też statkową bitwę. Walka z Krakenem i tym statkiem, który tam jest. Za jakiś czas będzie pojawiał się statek, który będzie nas atakował i przeszkadzał nam w ratowaniu Perły, która została przez Krakena załatwiona. Tylko teraz takie zdziwienie moje, bo przecież nie wiem, czy w tym świecie po prostu zmienili to, że Davy Jones nie zabił swojego Krakena przez to, że Beckett mu to kazał, czy po prostu Luxor jakoś mógł doprowadzić tego Krakena do życia, tak jak Riko zrobił z Baymaxem? Czy może po prostu jest to Heartless Kraken? Będziemy mogli zaraz w bestiariuszu zobaczyć, jak to wygląda. Czy pojawił się jakiś nowy statek? Nie. To możemy strzelać sobie dalej. Ale fajnie zobaczyć Krakena w tej grze. Jako że już ominęli drugą część, to przynajmniej tu go dają, nie? Taki best of. I teraz powoli znów pojawiają się te sceny, które są wzorowane na filmie. I niektóre sceny, jak na przykład walka, którą będziemy mieli jeszcze w tym odcinku Davy'ego Jonesa z pewnym znanym nam piratem, ona będzie i tak genialnie zanimowana, że nie będzie różnicy w porównaniu do filmu. Nawet nie za bardzo będzie różnicy, gdy mowa o muzykę, bo muzyka też tak bardzo pasuje. Gdy była ta scena, kiedy w looku Davy'ego Jonesa Jack ze swoim statkiem spływał tam, czy tam zjeżdżał po piasku, to tam brakowało niestety muzyki, która leciałaby w tym momencie. Ale tak to? Nie mogę się uleczyć, prawda? O kurde, to jest teraz wielki problem. Chyba zginę zanim Krakena zniszczymy. Czarna Perła jeszcze ma się dobrze. A nie, to jest przecież latający Holender, który cały czas strzela, czy co? Tak. To my go nie niszczymy, tylko on cały czas jakby tonie na nowo. No to nie źle trochę dla Luxorda, skoro Holender cały czas nurkuje, kiedy on chce się na niego dostać. Perła też powoli przestaje się mieć się dobrze. Bo główne obrażenia dostaje właśnie od Holendry, a nie od tego, że Kraken go trzyma w górę. Teraz mogę strzelić. Nie! No niestety takie rzeczy też się zdarzają. Retry. Nie potrzebuje się przygotować, bo niby do czego? Tutaj nie ma czego się przygotować. Nasz statek, niezależnie od poziomu i wszystkiego innego, jest taki sam. Ale mam trochę więcej czasu teraz do pogadania. Tylko oby to wszystko zadziałało trochę lepiej. No nie potrafię odróżnić, czy to prawdziwy Kraken, czy Kraken Heartless, czy Kraken Nobody.
Chociaż taki biały trochę to może Heartless Nobody, no nie wiadomo. Ciekaw jestem, czy naprawdę Bestiariusz będzie miał coś nam do odpowiedzenia na ten temat. Będziemy mogli też sobie przeczytać później w glosariuszu na temat postaci i tak dalej kilka rzeczy, bo tego no ostatnio trochę pozapominałem. Ale dobrze. Epicki finał. Chyba największe przeżycie, które mieliśmy tutaj w Kingdom Hearts, prawda? Trójeczce przynajmniej, jeżeli chodzi o kolosalne wydarzenia, o wielkość wydarzeń. A, zapomniałem, że mogę robić Waterwalk. O, zatonął. Są jakieś miejsca, gdzie mogę strzelać więcej, gdzie moje strzały zadają więcej obrażeń, czy nie? Muszę powiedzieć, że jednak przypomniała mi się kolejna rzecz, której nie lubię w Elizabeth w tym filmie. Ta jej przemowa, niby całkiem fajnie, że coś takiego jest i przemowa była w sobie całkiem okej, ale no niby fajnie, że Disney tutaj próbuje tak stworzyć silną żeńską postać dla tego franchise'u i tak dalej, ale pod koniec okazuje się, że to nie za bardzo pasi, bo jest to Elizabeth, a nie jakaś inna kobieta. Znamy ją od samego początku i chcieli tutaj pewnie stworzyć, że o, widzieliśmy tą ewolucję postaci od samego początku, ale no, dlaczego ona w ogóle, jaki ona ma powód, że się tak bardzo zmieniła, że ojciec jej został zabity? Czy to by sprawiło taką silną zmianę charakteru? Czy jest taką piratką teraz po to, żeby pomóc też Willowi? Czy to tak działa, że można na chwilę być piratem, a później znów być normalną damulką? Nie wiem, czy to tak działa. Po prostu nie wierzę, że ona mogła się tak szybko w ciągu roku zmienić z osoby, która boi się piratów, nienawidzi piratów, w osobę, która sama jest piratem, bez większego powodu. No niestety, gdzie jest Holender? Tam jest Holender. Fajnie by było, gdyby to była jakaś inna silna postać żeńska. Wiele żeńskich postaci, które były pomiędzy w Piratach z Karaibów, zniknęły. I jeżeli chodzi o takie supportowe żeńskie postacie w czwarta część, jak się nazywał ten film? Na Mrocznych Wodach, czy coś takiego? Nie, to był Risen 2. W każdym razie, czwarta część Piratów z Karaibów, tak samo jak piąta część, tam były o wiele przyjemniejsze i bardziej pirackie żeńskie postacie. Tam dawałeś wiarę, że te postacie naprawdę takie są. Że te kobiety naprawdę są takie mocne i w ogóle. Przy Elizabeth to niewiarygodne i zawsze myślisz sobie, że ty wydałaś Jacka, a mówisz cały czas, że on, że po prostu go zabrali. A propos Jacka. So, you got what you want. Perhaps you're the better player among us. However, I must demand you give that to me. Cousin? You must be mistaken, mate. I'll not be giving you anything. Then I invoke the right of parley. No parley. Look around. We're a little busy. And besides, I've already got all that I want, mate. Yep. Still works. To była najlepsza scena z całej gry. Jack Sparrow. Are you lost? Prisoners don't belong on deck. Your station is in the brig! We're here! Tables have turned, mate. Hardly. Just a few more maggots to join my crew! A oto i nadszedł czas na chyba mój ulubiony boss fight Disneyowy z całego Kingdom Hearts 3. O matko, jak ja uwielbiam tą postać. Jestem fanem Davy'ego Jonesa. Jakoś tak z jego designu, z jego głosem. Tutaj nawet w grze jego głos jest fajny, ale tym bardziej w filmie. Ta historia Davy'ego Jonesa, to jak w filmie został stworzony, tak jak go odzwierciedlili. Ten aktor, który grał jego... No, ogólnie ta cała jego postać, jego charakter. Chyba tylko Barbossa go
dla mnie pobije, jeżeli chodzi o czarne charaktery. A może nawet nie o czarne charaktery, tylko jak ogólnie jako postacie. A tak wygląda atak wspólny z Jackiem. Gdzie jesteś, mój drogi? Cały czas się teleportuje, ale lubię tą walkę. Jest po prostu taka dynamiczna, na całym statku można się tutaj bić i bić i bić i bić. I nie wiem, jak my latamy tutaj z Jackiem, jak on to potrafi mnie zastanawia, ale jakoś to działa. A pod koniec atak bombowy. Będzie bardzo bombowo. No to teraz mogę pokazać wam jeszcze... Lwa ognistego na morzu. Simba! I ta scena przed chwilą, prawda? Najpierw z Luxordem, a później z David Jonesem, tak jak przechodzą sobie tutaj na statku. Przechodzą sobie po prostu obok siebie i wtedy, he? Co ty tu robisz? Jack Sparrow! No i Kraken się pojawia, czyli jednak nie tylko... Czy to jest teraz inny Kraken? Bo Luxord nad tamtym panował, a teraz David Jones panuje nad nim. Czy przez to, że może wrócił do życia, może nad nim panować? Nie rozumiem. A może zrobili to po prostu na koszt gry, żeby było bardziej spektakularnie. Też możliwe. I w końcu czas używać więcej tego Keyblade'a. Tak, musimy te maski rozwalić, żeby David Jones wrócił znów do nas. Bo nie możemy się wspiąć tam na górę, żeby z nim walczyć tam. Nie, inne rzeczy mam do roboty. Przestań, bo zaraz Blizzard Claw się skończy. A ja chcę przecież przyłączyć na Blizzard Blades. Ale ogólnie teraz potrafimy też latać, więc... Moglibyśmy wlecieć do David Jonesa, ale on już się tutaj pojawił. Spójrzcie, jak genialnie w tej grze wygląda, he? I ogólnie, Tia Dalma, okazało się, że... No i jednak jest kimś większym w ciele jednej osoby, prawda? Była to bogini oceanu Kalipso, uwięziona w jednym ciele, o której mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. To była właśnie Tia Dalma. Barbossa chciał ją uwolnić, bo myślał, że to będzie jedyna szansa, kiedy ona z wdzięczności wtedy im pomoże. No ale do dzisiaj z filmu nie wyczytałem, czy pomogła im, czy nie. Rozpętała wielki sztorm, huragan, tajfun, czy może jednak tsunami, nie mam pojęcia. Ale widzicie, to może wszystko próbuje wsiąknąć. Czy to koniec końców pomogło piratom, czy nie? No, można się kłócić. Tutaj można się też niby domyślać, że pomogła Sorze, bo ten Jack, który został stworzony przez nią... No, był stworzony przez nią. Więc jednak sprowadziła tutaj Sorę i to niby przynajmniej w Kingdom Hearts pomogło jakoś? Trudno powiedzieć, trudno zdecydować, czy Tia Dalma jednak jako Kalipso odwdzięczyła się. Po prostu miała też nadal gniew przeciwko tym dawnym piratom, którzy ją w ogóle uwięzili, więc uważała, że nic nie jest im winna. Mam przecież też inne Keyblady, dlaczego cały czas gram tylko jeden? David Jones. I przy okazji, Kalipso jest tą kobietą, której zakochał się David Jones. Care to surrender? Ona doprowadziła go do tego stanu. The chest! Hand it over! Jack! Stay out of this, boy! Horadana!
You'll see no mercy from me! That's why I brought this! Mister, did you forget? I'm a heartless wretch! Ah, love, a dreadful bond, and yet so easily severed. That's not true. I may still have a lot to learn about love, but I know what it means to share my heart with others. And it will take more than you to break a bond like that. What does a whelp like you know about the heart? A whelp has seen far more of the world than you know. What of it? Tell me, William Turner. Do you fear death? Do you? How disappointing. So this is all they meant when they said heart. We've been chasing the wrong box this whole time. Petty tonic. Holding life and death in the palm of one's hand. You're a cruel man, Jack Sparrow. Cruel is a matter of perspective. Is it? Will! Look at me! Look at me! You will not forestall my judgment! She's taking us down! Make quick or it's a locker for us all! Jack, can't we save him? Part of the ship, part of the crew. The Dutchman must have a captain. Elizabeth, say goodbye. No! I won't leave you! Thank goodness, Jack. The Armada's still out there. The Endeavor's coming up hard to starboard. And I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions. Never actually been one for tradition. In we go! It's nothing personal, Jack. It's just good business.
business. Flying Dutchman must have a captain. Just where do now she and Captain Turner must live in different worlds? One day ashore, 10 years at sea. It's a steep price. Will. Your chariot awaits, Your Highness. Mrs. Turner. Agnes, the boss. Take care. Jack. Thank you. One day isn't enough time. Well, there's always enough time for hearts to say what's true. Sora, you know better than anyone. It only takes a moment to connect with your mates. With your hearties. There's always enough time. And I'm going to find them. Piraci z Karaibów. I dostaliśmy nasz ostatni Disneyowy Keyblade, który jest bardzo fajny. Zobaczycie jeszcze w jednym z następnych odcinków. I tak oto skończyliśmy ostatni świat Disneya w tej grze. Były długie strasznie te światy Disneya. Fajnie się w nie grało, ale jednak trochę jest zawód przez to, że się znało te wszystkie zwiastuny z trailerów i nie miało się tak jakby niespodzianki. Nie mogłem przez cały czas uwierzyć, że to wszystkie światy tylko, które tutaj są. Że wszystko w trailerach zaspoilerowali. Myślałem, że przynajmniej jeden albo dwa światy będą ukryte jeszcze. I tak czekałem aż tutaj do ostatniego świata. Przy pierwszym przechodzeniu był to świat z Baymaxem. I myślałem sobie, no teraz będzie jakiś nowy świat Disneya, no dawaj. I no niestety nie, ale myślę, że zakończyliśmy tutaj ten wszystkie światy Disneya, let's playową część światów Disneya tym najlepszym finałem światów Disneya w Kingdom Hearts 3. Świetnie odwzorowali tę bitwę z Piratów z Karaibów. Scena w scenę można je porównać i naprawdę mało różnicy widać, oprócz tego, że grafika, że styl graficzny jest po prostu inny, ale odwzorowali te sceny idealnie. I klimat też był świetny, szczególnie walka Davy'ego Jonesa z Jackiem. To jak Will się poświęcił, czy tam dali mu się poświęcić, żeby jednak mógł przeżyć. Jego serce zostało przebite i by, no, zginąłby, gdyby nie przebił sam, krótko przed śmiercią, serca Davy'ego Jonesa. To oznacza, że klątwa przeszła teraz na niego. Holender zawsze potrzebuje kapitana. Holender zawsze potrzebuje kapitana i dlatego cała załoga Davy'ego Jonesa nie jest już tymi rybami, tylko jest znów ludźmi. Znów wyglądają normalnie jak ludzi i Will im teraz przewodzi jako Captain Turner. Teraz możecie zobaczyć różnicę. Dlatego Davy Jones i jego załoga wyglądali jak ryby, bo klątwa się na nich zemściła. Wyglądali tak dlatego, że nie wykonywali swojego zadania. Bo zadaniem Davy'ego Jonesa i tego, co i Holendra, i załogi, było przewożenie dusz na drugi świat.
dusze, które zginęły na morzu, osoby, które zginęły na morzu, mają zostać do świata po śmierci przeniesione Holendrem. I Will będzie teraz to zadanie robił i dzięki temu będzie mógł zawsze być jeden dzień na lądzie, czyli będzie mógł odwiedzić Elizabeth na lądzie raz na 10 lat. To nie będzie wesołe życie, ale będzie, prawda? Przynajmniej coś będzie. I ogólnie też idealna scena. Ten świat, kurczę, był dla mnie jednym z najbardziej idealnie dopasowanych do tematu Kingdom Hearts. Tutaj z tą czarną skrzynką oraz ze sercami. To już mówiłem wcześniej, ale teraz, kiedy była ta scena z Vexenem, który widział, jak Jack otworzył skrzynię i widział tam, że jest prawdziwe serce, że to nie jest Kingdom Hearts, nie jest żadne inne serce, nic przenośnie, nic związane z tym, co oni zazwyczaj mówią, tylko prawdziwe serce wyrwane z człowieka. Się cholernie zawiódł. I było widać tutaj też taki kontrast. Jak myślicie, dlaczego w ogóle nie pokazano nam tutaj na grafice gry, jak wygląda serce Davy'ego Jonesa? Nie pokazali nam tego, bo by nie pasowało w ogóle nie do gry. Ten wygląd, bo serce Davy'ego Jonesa w filmie Piratów z Karaibów wygląda jak normalne serce. To w świecie Sory i tak dalej by pomyśleli sobie, no kurde, co to w ogóle jest? To ma być serce? Przecież serce jest taki, ma taki kształt tutaj, takie ostre i takie dwa kółka na górze, takie półkola i tak się by zdziwili, kurde. To byłby taki zbyt wielki kontrast, gdyby pokazali nam, jak wygląda prawdziwe serce i no jak wygląda Kingdom Hearts i ogólnie serca tutaj w tej serii. To strasznie zabawne zagranie z mojej strony, muszę powiedzieć. Znaczy, dla nich, z ich strony, jak dla mnie, to chciałem powiedzieć. I to ma wszystko, co można podsumować. Fabuła tego filmu odzorowana była całkiem dobrze, całkiem fajnie było to wszystko przeżyć, tylko szkoda, że innych miejsc nie odwiedzaliśmy jeszcze. Że te fabularne miejsca poza główną fabułą działy się w innych miejscach i też szkoda, że Barbossa nie miał tyle do roboty. Szkoda też, że niektórych postaci nie poznaliśmy. I może powiedzieć, że jestem pod wrażeniem też tej sceny, gdzie Beckett umierał. To tylko dobry interes. To jest scena, która zrobiła na mnie mocne wrażenie w filmie, gdy oglądałem po raz pierwszy. I tutaj, jeszcze bardziej. Znaczy nie jeszcze bardziej, tylko po raz drugi. Może zrobiła na mnie jeszcze bardziej wrażenie, bo nie spodziewałem się tego aż tak bardzo na grafice gry. Może tak. Ale dobra, tu zakończymy odcinek. Dlaczego się pytacie? Bo to będzie teraz, jak przełączymy Keyblade, jak przejdziemy na kolejny ekran, to będzie wtedy scena przerywnikowa, która ma do czynienia z główną fabułą. A to chciałbym w następnym odcinku mieć. Więc jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie i cześć. Co do diabła? Przecież fabuła się skończyła, dlaczego jestem tu? Dobra, to dopiero jak wyjdę ze świata, się ta scena włączy, no to mogę już Keyblade wyekwipować. Ever After, czy to chcę? Trudno powiedzieć, Shooting Star na razie wymieni na Wheel of Fate. Will Turner of Fate. Gimnazjalne żarty. Zabawnie. Swoją drogą nie ma tu Mogli, prawda? Ability, które Soshi włączyłem ostatnio. Gdzie to było? Chyba to. Block Replenisher. Dostajemy 3 punkty MP za każdym udanym blokiem. Czyli od teraz będziemy chyba częściej blokowali, ludzie. Jeżeli nie będę o tym zapominał. Bo zawsze bardziej robię dodge roll niż cokolwiek innego. No. Szkoda, że Jack nie ma więcej ability, to mógłbym mu punktów ability, to mógłbym mu team effort włączyć. Jak dotąd tylko na jednym, tylko jeden sprzymierzeniec miał wystarczająco AP, że mogłem mu włączyć team effort, gdy wszystko inne deaktywowałem. I to był ten lodowy golem w świecie Frozen. No ale dobra, tutaj zakończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego, na razie i cześć.